określonej diety, jaką należy stosować w okresie menopauzy. Należy dostosować ją do aktualnej sytuacji pacjentki. Jeżeli ma nadwagę, należy stosować dietę niskokaloryczną. Jeżeli nie, może odżywiać się w sposób naturalny. Jeżeli ma podwyższony cholesterol lub triglicerydy albo cierpi na cukrzycę, powinna odżywiać się zgodnie z zaleceniami dla tych schorzeń. Należy pamiętać w tym okresie o profilaktyce osteoporozy. Zwiększa się zapotrzebowanie na wapń i witaminę D3. Należy jeść więcej nabiałów. Wskazane są 4 porcje. A jedna porcja to szklanka mleka, kefiru lub jogurtu albo 2 plasterki żółtego sera. Witaminę D3 w okresie jesienno-zimowym należy suplementować. Kobiety często w tym okresie skarżą się na przyrost masy ciała. Wynika ona z różnych przyczyn, ale przede wszystkim są to zmiany trybu życia oraz czynników psychologicznych. U kobiet w tym okresie, jeżeli przybywają na wadze, tkanka tłuszczowa odkłada się w sposób inny niż wcześniej i zmienia się sylwetka, co kobiety źle znoszą. Z powodu zmniejszenia poziomu estrogenów z budowy gynoidalnej, czyli pośladkowo-udowej, zmienia się ona w androidalną, czyli brzuszną. Aby zapobiec tym zmianom, zaleca się większą aktywność fizyczną i zdrową, zrównoważoną dietę.